witamy Was w programie KGW TV. Dzisiaj my chcemy Wam pokazać, jak się waży ścierka. Ścierka to taka zupa mleczna z jajkiem. I teraz tak, jadzinko, wadzieczko. Wlane mleczko. Mleczka już jest wlane, stoi na piecu, tak, żeby je gotować. A ja do kornuszka biję jajka. Do jajek dowo mąka. Trochę soli i uczepuję taki ajlauf do zupy, to jest taki nudle, rzodki to się leje. Po polsku to go dają lane kluski, ale ja go dam na to ajlauf. Teraz ten ajlauf muszę tak fajnie wyklupać, żeby była jednakowo masa. A ty, bandeczko, wachuj tego mleka, żeby do mnie uciekło, bo byłaby gańba. Ja bym musiała powiedzieć, że ta zupa mleczna, to ja często ważam mojej wnuczce, to dziecko z nami na wierchu. Ona uwielbia ścierka, jak sobota jest do szkoły mu wolne, to przychodzi go do babcia. Ja ta zupa mleczna, ja ta ścierka. To ona właśnie ino ta ścierka lubi. Chcę wam pokazać, że to była taka zupa dobra na śniadanie dzieciom przede wszystkim. I mamy tu dzisiaj dzieci zaproszone. Będą nam to potem degustować i powiedzą, czy im ta zupa smakuje. Bo teraz te młode mamy to nie ważą takich zupów, no najlepiej chleb z nutellą i do szkoły, albo do przedszkola. To jest najlepsze teraz. Ale to jeszcze mam takie bardzo niedalnie dobre. A tam mam dwie koleżanki, co tam stół nastarują tym naszym dzieciakom. Jadzinko, weź tam to już poszykuj, tam te miseczki. Tak, a my jeszcze musimy no wyłączyć, bo obejść, bo ja się tego nie uchylała. To jest ciężko, tak nie łap zjeść. Tak, jeszcze troszkę. Wachuj tego mleczka. Już wrę. No, trzymaj go, dziołko, żeby nie uciekło. My na dworze to nie ma furtki, żeby to zamrzeć, wiesz. No ale, domy se rady. Domy. Tak jest. No już wreszcie, pomału daloci. Teraz jak się obejrzą te młode mamy, jak się to robi. Popatrzcie, taki ajlał, pomalutku by daloła do tego mleka. I by dam mieszać. Mam tutaj. I o. I to jest cała zasada tej ścierki. Robią ścierka jeszcze takie ciasto na makaron, na nudle i trzą na tarce, ale jo, to jest więcej roboty. To lepiej taki właśnie ajlauf zrobić w gornuszku czy w szklonce i pomalutku wlewać do mleka. Zaraz wam pokażę cały efekt tego. Na słodko i na słono. A ja zawsze robię na słodko, bo to dzieci lubią słodycze. To mają zamiast czekoladu. Bo ja uważam, że taka zupa to trzymie do południa. Bo tu jest i mleko takie od krowów, takie swojskie, i jajko od kur z wybiegu swojskie. Tak, od szczęśliwych kur. O, teraz to wyświetlą. Patrzcie, już pomału będziemy mieć gotowe. Tak. Teraz jeszcze domy soli, bo sól podstawą do każdego dania, czy do ciasta, czy do zupów, czy do sosów, wszędzie się używa sól. Ja bym jeszcze musiała powiedzieć, co ja jeszcze robiła moim chłopcom, jak do szkoły rano szli. Jeden tu jest nawet. Robiła kogel-mogel z jajko z cukrem, do tego wlewała mu mleka, ciepłego mleka i taki pół litra, jak wypił rano, to go do południa trzymało. To miał krzepa. Tak, i to tak się kiedyś robiło dzieciom. Ścierki się ważyło, mel zupy się ważyło, grysik. Dużo się ważyło ćwiwaków, a ćwiwak to jest sucharek po polsku. Płatki owsiane, haberfloki tak zwane nasze. I to jest cały efekt. Na to musimy się przygotować. Nie słodza tego, bo jedni gdy się da słono, to się potem to słodzą. Okej, a się tak już nie cierpnąć, wiesz?
Nie pierpnął się to jest, Jokko, nie. Teraz się to musi pierpnąć. Pierpną się, no fajnie. Proszę bardzo. Wiele to trwało 5 minut, mają dzieci uciechy. Dobre, zdrowe danie. My jako babcie zawsze chcemy, żeby te nasze wnuki były zdrowe. Zawsze im dowodzimy to, co jest najzdrowsze. I owoce, nie jadzinko. No. Dzieci są gotowe, ja już jest, zupa też jest gotowa. Mogę skosztować? No muszę, mu wyjście. No, brakuje cukru. No, to każdy płynie sobie do słodu. A jaki jest ale ze słodem? No i efekt całej roboty. Zapraszamy na degustację naszej ścierki z bełku. No już jedzenie idzie, ta wasza ścierka już idzie, kochane, nie? A kto tu najbardziej lubi ta ścierka? Chyba Amelka, co? Ja. No, to już będziemy tak. To jest moja ścierka. A dużo lubisz, dużo, Amelko? Nie, ja trochę ja pójdę. No proszę. Troszkę niech się skosztuje, czy będzie smakować, co powiem. Spróbuj pierwszy, spróbuj, bo troszeczkę było. Najpierw dziewczyną, no teraz tu. Martyn, ale tu Martyn, tutaj tam się nie odpoczywasz. Ja słodki dam, no. Tak. No i tu nie podalewasz. No, Martynka skosztuje tego, tak. Polecie też tego, co? Ta krasoli. Jest zielona. No może już dość. Ale tu, kochanie, sobie poradzi. Wszyscy jemy smacznego. No, smacznego. Nie wuchaj tak, babcia. Co? Ja nie mówię. Aha, no smacznego.